Urlopowa skończyła się, czas na przygotowanie do nowego sezonu. Tak, dzisiaj jest pierwszym dniem, który zaczynamy przygotowania do rundy rewanżowej, można powiedzieć, do wiosny. Myślę, że przed nami jest dużo pracy, trzeba się skupić na ciężkich treningach i na tym, żeby dobrze się przygotować do tej rundy. Dzisiaj pierwszy trening i frekwencja, jak na pierwszy raz, chyba zadowalająca. Oczywiście zawodnicy się zgłosili na pierwsze zajęcia. Jest parę nieobecności spowodowanych czy też to chorobą. Są wiadomo obostrzenia. Każdy, który gdzieś się źle czuje, dlatego woli bezpiecznie pozostać w domu. Dlatego dzisiaj 5 zawodników jest nieobecnych, ale reszta kadry jest do dyspozycji. No właśnie, jak tą kadrą jest? Czy ta sama kadra, która grała na jesień, pozostaje? Czy ktoś odszedł, ktoś przybędzie? Na tą chwilę na pewno, co mi jest wiadome, kadra się nie zmieniła, czyli ci zawodnicy, którzy byli na jesień, pozostają w naszych szeregach. O wzmocnieniach na razie nie rozmawiamy. Zobaczymy, co pokaże czas. No ale czy są jakieś plany, jak zarząd ma jakieś dokonać wzmocnień? Rozmawiamy między sobą na temat poszczególnych zawodników. Oczywiście problem jest tego typu, że jest to okres, w którym kluby mają możliwość zatrzymania zawodników. Aczkolwiek zgłaszają się zawodnicy, którzy chcą chętni do zmiany barw klubowych, ale nie chciałbym mówić o nazwiskach. Zobaczymy, co z tych rozmów będzie. Ilu zawodników by mogło odejść, jeżeli powiedziałeś, że rozmawiają z innymi klubami? No, ja powiedziałem, że rozmawiają ze swoimi klubami, ale niekoniecznie, że chcą odejść. Aczkolwiek u nas kadra jest może nie aż tak liczna, ale też zawodnicy chcą poszukać innych klubów. My też na ewentualne zmiany kadrowe chcemy być zabezpieczeni, dlatego też rozmawiamy z innymi zawodnikami. No taką zapytam o sprawę ostatnie zawirowania, troszeczkę nie dotyczą może trenera, ale w klubie, czy jeżeli chodzi o prezesa, czy w związku z tym ci zawodnicy chcą odejść? Nie, no z tego co mi wiadomo, to w ogóle nie ma wpływu. Zawodnicy tak jakby z tego co moje subiektywne zdanie brzmi, to w ogóle nie zaprzątają sobie głowy tymi doniesieniami z prasy, czy to jest z internetu. My się skupiamy na treningu, na przygotowaniach i tak do tego podchodzimy. No właśnie, a kogo byś chciał, jakie formacje chciałbyś wzmocnić w swoim zespole? No, to jest takie pospolite pytanie do trenerów. No, wiadomo, że każdy z trenerów chciałby wzmocnić każdą formację. Ja uważam, że jeżeli zdrowie nam dopisze i będziemy w tym samym składzie i nie będą nas się imały kontuzje, to zespół jest w stanie naprawdę uzyskiwać dobre wyniki. Jeżeli zgłoszą się zawodnicy, którzy będą chcieli nas wzmocnić i rzeczywiście oni będą wzmocnieniem dla zespołu, to będziemy chcieli z nimi rozmawiać. Póki co na pewno nie mamy jakichś tam marzeń czy też życzeń odnośnie poszczególnych zawodników, bo uważam, że zawodnicy, którzy są u nas w zespole, zdają się ze swoich zadań. Jak będzie wyglądał ten okres przygotowawczy do pierwszego meczu, a który się odbędzie w marcu? Ilu będzie miał gry w sparring partnerów? No tak jak na wstępie mówiliśmy, to dzisiaj rozpoczynamy ten pierwszym tygodniem, tak jak wiele innych zespołów. Oczywiście będziemy trenować na własnych obiektach 4 razy w tygodniu plus weekend. W weekend czy to będzie trening, czy to będzie gra kontrolna. Tak będziemy trenować aż do końca lutego. W ostatnim tygodniu zawsze staram się troszkę odpuścić zawodników i przejdziemy z 4 treningów na 3 treningi w tygodniu i będzie mecz mistrzowski. Sparring partnerów mamy 5, są to zespoły Darłowia Darłowo, Sparta Sycewice, Wieża Postomino, MKS Szczecinek i Anioły Garczyny. Właśnie trzecie miejsce po rundzie jesiennej ciężko będzie utrzymać?
No zawsze jest ciężko, ale mówię, no trzeba, jak się dobrze przygotujemy, jak też mówiłem wcześniej, nie będą nas i mały się kontuzje, tak myślę, że stać nas na utrzymanie tego wyniku, a mam nadzieję i zawodnicy również, że postaramy się o niespodzianki i na pewno może się zbliżymy do prowadzącej dwójki, a wiadomo, znamy z własnego doświadczenia, że przewaga kilku punktów nie świadczy o tym, że na koniec ona wystarczy. No właśnie, dzisiaj pierwszy trening i pierwsza niespodzianka miał się odbyć tutaj na bieżni, test Coopera. Niestety nie odbędzie się. No niestety nie odbędzie się. Nie odbędzie się, no troszkę zostaliśmy zaskoczeni tym, że nawierzchnia po prostu się nie nadaje do przeprowadzenia takiego testu, bo jest ślisko, może to skutkować kontuzją, a przede wszystkim niemiarodajnym wynikiem. No właśnie, ale trening i tak będzie, bo przenosi się na ulicę Zieloną. Tak, mamy to szczęście, że mamy, jest drugi obiekt w Słupsku, gdzie możemy na sztucznym boisku, co prawda troszkę w innej formie, ale też przeprowadzić te zajęcia. I mam nadzieję, że akurat boisko będzie dostępne, bo troszkę jedziemy w ciemno i miejmy nadzieję, że to się wszystko uda. Data pierwszego sparingu i rywal? Pierwszym sparing partnerem będzie Darłowo. Jedziemy w sobotę o godzinie 12:28 stycznia. Dobra, dzięki.